Wracając z Wietnamu, została poddana rutynowej kontroli na lotnisku w Pyrzowicach. Wśród wielu rzeczy w bagażu miała kilka opakowań kremu, dość nietypowego, bo zawierającego jad kobry królewskiej. Miał być specyfikiem zmniejszającym bóle czy zapalenia. To jednak przestępstwo. Kobiecie grozi 5 lat więzienia. Magda Sincewicz. Buty, torebki, paski, figurki, herbaty, kremy i alkohole. Turyści kupują je za granicą, chcąc mieć pamiątkę z wakacji. Gdy wakacje się jednak kończą, nierzadko zaczynają się problemy, bo nie pamiętamy o podstawowych zasadach. Podróż lotnicza to jest bardzo specyficzna forma transportu. Pasażerowie mają nie tylko prawa, ale też liczne obowiązki. Jednym z obowiązków pasażerów jest zapoznanie się z listą przedmiotów zabronionych do przywozu do Unii Europejskiej. Tutaj chodzi głównie o produkty odzwierzęce, zwierząt, które są objęte taką ścisłą ochroną. I tu chodzi także o produkty wytwarzane z tych zwierząt, tak jak w przypadku tego kremu z jadu kobry. Pamiętajmy o tym, ponieważ przywóz takiego przedmiotu do Unii Europejskiej to nawet nie jest wykroczenie, to jest przestępstwo. Turystka wracająca z Wietnamu nie zgłosiła celnikom, co przywiozła. Powinna przedstawić na lotnisku zarówno zezwolenie z kraju, z którego pochodzi taki produkt, jak i z kraju, do którego był on przywieziony. Kobra królewska jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i znajduje się w jednym z załączników konwencji waszyngtońskiej CITES. Nielegalny przywóz okazów CITES jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W niektórych przypadkach mniejszej wagi sąd może orzec kary grzywne. Krajowa Administracja Skarbowa na swojej stronie internetowej udostępniła poradnik turystyczny na 2024 rok. Przypomina on podróżnym o niezbędnych dokumentach, ograniczeniach w przewozie leków czy zwierząt oraz zagrożeniach wynikających z działalności gangów, które wykorzystują turystów do przemytu narkotyków.